Ma ce l'ho che fellere hai, ole. Di roba è qua. Siemanko, witamy wszystkich na kanale WKDZiK. Dzisiaj na tym kanale pierwszy raz w historii przeglądniemy TikTonga. Tylko jako dodatek TikTong był tak. Ostatnio. To dzisiaj skupimy się tylko na tym. Gdzie TikToki oglądaliśmy, a to na ekipie chyba. Na ekipie, pierwszy raz na WKDZiK. Ja wpisuję hashtagi takie WKDZiKowe. Wpisałem Dzik Energy, no i sprawdzamy co tu jest. Tutaj jest ten viral i my wrzuciliśmy ten film John'ego Ciepeły też u nas na YouTube Shorts i oznaczyliśmy jego TikToka. Ten TikTok motywacyjny właśnie z naszego live'a. Powycinane sceny i też jak macie takie rzeczy, to wysyłajcie na ten adres e-mail tutaj. To jest chyba shorts@wkdzik.pl. No i tam jest wiadomo, pewna lekcja od chłopaków z bloków, trochę oparta na własnym doświadczeniu, ale koniec końców naszym zdaniem to jest esencja i tyle. Top 5 odklejki Robura. Jeszcze raz. Hermetyzacja. Coś sada na końcu, jest sada. Orszada, orszada. Hermetyzacja. Orszada, planeta z Gryzowa. Tak, to. Coś francuskiego jakby. Dokładnie to. Wielkie. Kurwa, no nie wiem, serio. No ja naprawdę nie widziałem. Ty najwięcej z nas wymyślasz słów, co? Coś. Abczyk. Kurwa ty. Nie mogę na niego patrzeć, kurwa, on jest taki. W moje usta. Hermetyzacja. Może. A to długi taki TikTok, nie? Z kompilacją. Konkrety lecią. I shortik bardziej. Póki nie dołączy pomszek. Nie wiedziałem, no, może to istnieje. Fajnie. Ej, więcej się podciąga ode mnie. Ty EBEB. A ma pewnie 5 lat. EBEB 392. O. Kurde, może to jest prawdziwe EBEB. Może to? I warto pojechać. Dobra, testujemy na pół ekipy. Co my tu najpierw mamy? Najpierw truskaweczka. Na razie zapach pachnie jak zwykłe truskawki. Zobaczymy w smaku. Powiem tak, kupcie sobie zwykłe truskawki, zróbcie sobie z nich kompot, bo to smakuje identycznie. No takie 7, no albo 6 na 10. Teraz truskaweczka. Będzie tam coś z dzikiem w ogóle? Cytryna teraz. Tak. Pachnie limonko takim sprite'em, cytryną. No to zobaczymy w smaku. 5 na 10, zwykła lemoniadka. Kupcie sobie zwykłą lemoniadkę. Nie warto za 5 zł tylko kupować. Trochę drogo. I tyle co tego jest, to tyle co kot napłakał na taką cenę. Łukasz się bardziej postarało, bo mamy tu 0 cukru, 0 kalorii. No i jest tego pół litra. I kosztuje tyle samo co ten napój prawie. Więc pijcie dzika, bo kto nie pije dzika, ten na siedząco sika. Elu. Proszę bardzo, jaki slogan. Kreatywnie. Ale zobacz, młody taki przedsiębiorca rośnie, nie? Taki sceptyk. No. Nie, no mógłby recenzję robić, kanał z recenzjami. Flipper? Flipper. Młody flipper. Młody flipper. Za 10 lat, za 18 lat zapuka wam do was drzwi. Rok fliperów. Tak. Do końca opłaca się. Zapuka on drzwi do was i będzie chciał odkupić od was mieszkanie. I je przemalować i sprzedać drożej 200 tysięcy. A to co? Nie zgadnijcie co dorwałem w Lidlu. Będzie Dzik Energy w Lidlu. Może będzie, może nie. Oglądaj do końca, zobaczymy. Ale fajnie, że tak się ten człowiek cieszy. To jest coś tego. Amazing. Amazing. Jak ten Pokémon słynny. No. Serio? Really? Oglądaj do końca. Really? Oczywiście jest to? Jest to? Dzik Energy, ogień z kurwą, no bo co innego. No i oznaczajcie, żeby owca zobaczył. A owca sam zobaczył bez oznaczenia.
Kites, lecimy dalej. O! Szóste zamówienie powyżej 200 zł, żeby zdobyć pin. Jaka smutna muzyka. Bo ktoś już zamówił 5 razy i nie było pina, nie? Z trendów. Na jakiej zasadzie to jest, że losowo? Losowo piny są. Może dostać, może nie dostać. No. Kurczę, a 6 zamówień złożył chłopak? 5. No i to ja było 6. Ja bym go nagrodził jakoś. To cofam. Za to, że jest, wrzuca na swojego TikToka, zobacz, ile ma paczek od nas. I on wrzuca to do siebie. Ej, TikToka. 6. zamówienie bez pina. Mamy potwierdzenie, że 6. zamówienie bez pina. Ojej, opaseczka jest ta opaseczka powtórzona. Punk, na pewno ktoś się odezwie od nas. Tu 114 tysięcy wyświetleń paka ma, zobacz. No mówię, dobry ambasador, ja bym mu dał pina. I bym go jeszcze wyróżnił jakąś koszulką, złotą OZK, myślę, że należy mu się, która nie będzie w sprzedaży. Ej, mamy zestaw pinów w takim specjalnym pudełeczku. Zestaw pinów. Albo zestaw pinów. No, bo mamy specjalnie dla kolekcjonerów, co mają wszystkie piny, wiesz, taki box ułożony. Nie było pina znowu. No, patrz, opaska Brelok jest. Gratisy są, pina nie ma. No. Na tym to polega, dlatego fajnie jest mieć ten pin. Tak jak z kartami, nie? Jak chcieliście mieć Charizarda odblaskowego, ale potem doceniałeś to, doceniałeś, że masz tego Charizarda. Fajnie. Doceniasz, że masz tego pina z limitowanej edycji. Dobra, mamy kolejny. Mateusz Rogalski. Leje na tego samochoda. A napisałeś tam do tego? Wszystko pod kontrolą, no. I teraz? Mamy szybką zamianę. Poczekaj, jak wyglądał przed? Nie zwróciłem uwagi. No tak malutki tak, był. Że był mały, no. Fajny TikTok. Ciach. Cyk. Ciach. Przejście fajne. No. Kalorii około 4500 na śniadanie. Moje ulubione kanapeczki dziś z mozzarellą light, pomidorami i innymi dodatkami. Dalej podstawowa suplementacja, nic nadzwyczajnego. Po suplementach kawka zbożowa z mlekiem spienionym i słodzikiem. Fajnie. Spore śniadanko, bo nie lubię takich dużo. Dużo kofeiny, przed samym treningiem wlatuje jeszcze energetyk. Po treningu posiłek z dużą zawartością białka, na słodko, na szybko, naprawdę bardzo dobre. Wywarek jakiś tutaj? Spoko, wywar. Kolejny posiłek to już wywar. Mi się to każe z vlogami Robura. Tak. Dzisiaj to. Dwa rodzaje sosu. O, teraz kurczaczek, proszę. Podobnie. Smaczne, syte, bez kombinacji. Dużo. Konkretnie. Lubię dużą objętość posiłku. Szpinak, mięso, sos, nie? Konkretnie. Naprawdę. Zobacz, jaki ten człowiek. O, tutaj zacz, konkret. Bułka, twaróg, dżem. To jesteś ty. To ty nagrywasz. Ale zobacz, jaki to jest, i zobacz, jaka to jest wiedza. Bo. O kurwa, robi se kanapkę. A tak naprawdę zobacz, jak fajnie sobie przygotował sam dietę gość. Wie, o co chodzi. Wie, że makrosy się liczą. Wie, że kalorie się liczą. Fajnie się bawi tym. Robi sobie na słodkie rzeczy, które mają dobre wartości. Nie je ciasta, żeby zjeść te słodkie, tylko je fajne słodkie. Troszkę rzeczy. Dżemu nisko słodzonego, ale tak naprawdę taka, taka grubość twarogu, nie? No. Czyli tam jest w chuj białka, nie? A tego dżemu tak po prostu dla smaku. Bo my to teraz bierzemy jako gwarant, że dla nas to jest takie oczywiste. A pamiętam, że jak zaczynałem ćwiczyć, to nie było oczywiste. Ja nie wiedziałem, co to jest białko. No. Nie wiedziałem, co to jest węglowodan. To trzeba wszystko było od zera się uczyć. I zajebiście jest to wiedzieć, że nasi widzowie, czy to dzięki tam naszym książkom, filmom, ogólnie tej przygodzie na YouTubie, czy z innych źródeł, ale fajnie, że ta społeczność taka jest. To jest zajebiste, że ma taką zajawkę ty. Ja już widzę, że on jest zajawkowiczem mocno. Jak kupowałem białko, to myślałem, że po torbie białka będzie centymetr w łapie lub po przetreningówce, gdzie robiło się cykly na przykład miesięczne, że centymetr w łapie będzie że więcej. Przeliczało się, puszkę suplementu przeliczało się na ile w łapie pójdzie potem. I co dwa dni łapy się mierzyło. No. I co, a cykl potem, kreatyno? Potem reklamacja, że, nie, że ej, ale mi urosło 2 cm, a nie 3 w tej puszce. Cykl na mono. Zawsze ktoś był, kto miał, słuchajcie, wchodzę na mono. Na cykl. Cykl na mono i było tak, że on się zwodował trochę i myśleliśmy, że rzeczywiście zmasował i że ta kreatyna go zwodowała, a tak naprawdę zaczął po prostu ćwiczyć
i zaczął wreszcie jeść. Wpierdalać. I go to, i go ten proces zwotował, a nie mono, ale było mono, mono, kurwa, i wszyscy wokół mono zaczęli brać. Ale nie? Bo też kreatyna to jest jedyny suplement, który tak naprawdę czujesz, nie? No tak. I potem jeszcze jak początkujący jesteś, to sobie jeszcze dopowiadasz więcej, nie? No. No i nie bardzo można łączyć dobra tego forma, i tego, a ja połączam. I dużo ciężaru. Jest ciężar. I dużo ciężaru jest też. Jest tutaj praca nóg bardzo mocna. No to chodzi. Pozdrawiamy Gelfert. Dobra robota. Nie masz, kurwo, jebana prawa. Dlaczego? No bo żeś skusił, kurwo. Skusiłeś, kurwo, a teraz ja mam... Przecież mogę się zgłaszać ile chcę. Ale powiedziałeś, żeby on tego nie robił. Nie masz, kurwo, jebana prawa. No, okej, okay, no. Moją puszkę Geek Energy, dzień 24. No to dobra. Oceniamy, skomentujemy mu też nie zaraz. Zajebista puszka. Bo jesteśmy na hashtagu cały czas Geek Energy, dlatego prawda? Dlatego ja chciałem teraz na WK Geek jeszcze popatrzeć. WK Geek. No. Nienawidzę, kurwa, przegrywać. Zapamiętajcie to sobie. A ja z Europy. No. Nienawidzę, kurwa. Takie powinno być nastawienie do młodszego kuzyna. Tego. Saker. A, Saker trzeci, dobrze. Trzeci jest, tak? Miał być trzeci na pewno, ale liczyliśmy na drugi. Fajnie, też. Brawa serca dla Sakera. Trzecie na pewno? Trzecie na pewno. Dobra, gratulujemy Saker mistrzem świata. Nasz live wszedł na czas. Kurde, ten live drugie miał być. Drugie miał. Patrzyłem na tego bordowego, na, w sensie bordowe slipy na Instagramie, na mistrza świata i kurde, Saker był lepiej docięty niż on, na nogach. No. Tylko rozmiar go jakoś tam, te kształty nóg z przodu, mam wrażenie, że sprawiły, że ta sylwetka była taka chyba bliższa według sędziów do tego takiego kanonu kulturystycznego, no, no. Nie? Że Saker miał nogi bardziej docięte, ale właśnie ta sylwetka była, Sakera jest po prostu atletyczna bardziej, no bo Saker ma budowę taką do, no do atletyzmu, nie? No. A tamten inne... takiego kulturysty typowego może... i... Ale nie podobało... Estetyka jest inna Sakera, no. Nie? Tak, ale właśnie też kurwa, nie że nie podobało, tylko taka rozkmina mnie złapała, że jakie... Gość jeden, że jest zbliżony poziom i kurwa jeden ma te prążki na pośladkach, a drugi nie ma, no to tak dziwnie kurwa, że wygrywa osoba mniej docięta, nie? W sensie, że jeżeli jest zbliżony poziom, bo gdyby Saker odstawał mocno tą sylwetką, no to rozumiem, ale tutaj były porównywalne sylwetki, każdy tutaj z nas tak powiedział, że i zresztą sędziowie też, że tam minimalnie na punkty, ale no kurczę, pozostaje to takie, wiesz, że to nie daje dobrego przykładu, nie? W sensie, jak to już mówimy o tej kulturystyce, bo wszyscy żyłują te formy i te prążki na pośladkach to jest taka definicja, że zrobiłeś tą formę, nie? Tak mi się wydaje po prostu, a jak Saker już miał te prążki, no to... Ale no i tak zajebiście, no jest do łyknięcia ten pan bordowy. Tu mamy Saker, żeby dołączył, a to ja polubię, żeby Saker dołączył. Dzień drugi, no to... Jeszcze chyba Sakera nie przekonamy, żeby na trzeci dzień wbijał, ale tak do 50, ty na 50 dzień robiłeś, nie? Ale może przyjść, może nie przyjść. A dileć do 50 chociaż, ale Saker musi, żeby nie przyszedł na 50 dzień. I pamiętaj, świadomie rób tą skakanę, jak już inwestujesz ten czas, to zobacz sobie na przykład nasz filmik odnośnie techniki na WK, WK skakanka, wpisz wasza skakanka. Tutaj na przykład fajnie, jakbyś sobie dostosował długość tak, żebyś miał ramiona trochę niżej, bo no, ta pozycja jest trochę, męczysz się bardziej, no bo musisz mieć cały czas ramiona wyprostowane do boków, no i pompują ci się bary. Dłużej będziesz skakał, jak będziesz miał ramiona bliżej tułowia po prostu. Podciąga się Barty, zanim dołączę. Właśnie też widziałem, że jest dużo osób, które się podciągają na TikToku. Serio, bardzo dużo. O. Kaja na fejmie. Wiem, że dostała od Hailik propozycję Kaja. Chyba nie mówiła nigdzie tego, ale kurczę, no, no to nie jest jej rzecz, no. Na pewno fajnie, bo w ogóle o, jakieś warunki moment. Miała, tutaj jej się to podoba, ale tutaj idzie for fun, no. W nim, że jest for fun,
tutaj tak szła dla kasy, ale trochę się boi walczyć. No nie jest rzeczy, się nie dziwię, bo nie dla każdego jest walka. Tutaj dobrze jej poszło, bo Jan Błachowicz skończył w tym samym momencie na przykład. To jest dobra narracja, żeby tak zaczynać rozmowy, nie? Urodziny, że o, Jan Błachowicz tutaj spadł. Mistrz świata UFC, więc może miałabym z nim szansę w oktagonie. O, 5 dni temu, świeży no, TikTok. Zobaczmy świeży TikTok. No. Klimacik fajny. Jebać tych, co nie wierzyli. No i o to chodzi. I się toczymy. Dobrze. I się toczymy na tym motorku powolutku. Zajebiście. A co to jest właśnie na księżycu? Kurwy, bo wtedy jeszcze nie było Geek Energy, no i kurwy były paliwem, nie? Zdecydowanie no, kurwy takie, są paliwem do działania. Takie 200 między kurwy to inhibitory marzeń są. Że kurwy, bo... No i tak, myślałem, że jest ten. No kurwa, Geek Energy i kurwy to jest najlepsze paliwo, no. Nie znajdziecie lepszego. Ostatnio, wczoraj do mnie chłopak na DM-ie napisał na Instagramie i właśnie napisał, że był z dziewczyną 6 lat, wyobraźcie sobie, i miał przyjaciela od 8 lat. Młody chłopak, więc to pewnie 3/4 jego życia możliwe, albo połowę życia tak naprawdę, no, znajomi całe życie można powiedzieć. I on mi napisał, że ta dziewczyna jego zostawiła go dla jego przyjaciela i wiecie, no tak się powiedział, że tam widział moje filmiki motywacyjne, że mu coś napisał, no to co mu mogłem napisać? Ja mówię, kurwa, ciesz się i po prostu się rozwija, ja przy okazji tankuję tą kurwę, żeby cię ta kurwa, te kurwy cię motywowały po prostu do działania i tyle, ale żeby to nie było główne źródło paliwa, bo jak to jest główne źródło paliwa, to nie robisz dla siebie dobrze, bo robisz pewne rzeczy z niewłaściwego powodu. Musisz, kurwa, robić pewne rzeczy, które ci sprawiają przyjemność, rozwijać się w nich i przy okazji tankować kurwą i Geek Energy. No tu Geek Energy z tyłu. I powodzonka ci życzę, kolego. Dziękujemy za oglądanie. Wrzucajcie TikToki z Geek Energy. Będziemy je przeglądać kiedyś tam. Nie mówimy kiedy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, na przykład z nagradzaniem za logo, więc szykują się pewnie w przyszłości nagrody za logo Geeka. I pamiętajcie, Geek Energy i kurwy to najlepsze paliwo. Jebać Rockefellera i olej. I ropę, kurwa. I fliperów. Jebać fliperów, kurwa.